Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim. Część czwarta. Ślęża jako miejsce kultu. No więc ja już do kultu bardzo ostrożnie podchodzę i przede wszystkim samo pozostawanie na szczycie wysokiej góry w bardzo złych warunkach, bo praktycznie całe zaopatrzenie to trzeba było na tą górę oczywiście wnieść i to najczęściej na własnych plecach, czasem przy pomocy zwierząt. Ale było to dosyć trudne. I Ślęża nie zawsze była tym miejscem kultu, a w każdym razie nie bezpośrednio. Bo na przykład, jeżeli mamy ślady Grodziska Kultury Łużyckiej, to się można zastanawiać, czy ten gród był bardzo ważny z punktu widzenia militarnego, czy w tym grodzie była świątynia. Tego nie wiemy. W większości wypadków nigdy się nie dowiemy. A są okresy, kiedy szczyt jest wolny. Na przykład w okresie wpływów rzymskich nie ma większej ilości śladów osadniczych, ale mimo wszystko trochę materiału z tego okresu na szczycie się znajduje. I teraz jest problem. Nie mieszkali, nie bronili się wobec tego, po co wchodzili na ten szczyt. No i tu już można cały szereg najróżniejszych przypuszczeń snuć, czy dlaczego właśnie ci ludzie tam byli. Odwrotna historia jest. Potem jest okres już wczesnego średniowiecza. I znowu mamy umocnienia, mamy gród, ale on jest stosunkowo późny. Natomiast nie wiadomo, co się stało, kiedy był chrzest. I nic tam nie ma. Bardzo niewielkie ślady osadnicze, tak jakby się absolutnie tam nic nie działo. I tu jest kolejny problem. Nie będę mówił o klasztorze ślężańskim. Napisałem na ten temat już kilka artykułów i to jest też problem bardzo ciekawy. W każdym razie mieli przybyć zakonnicy z Arowes. Jest to już odrębne i dosyć skomplikowane zagadnienie. Wydaje mi się, że samo chrześcijaństwo stosunkowo późno zagościło, w każdym razie w tej szczytowej partii, gdzie potem była kaplica i wały, że to bezpośrednio nie wiązało się z przyjęciem chrześcijaństwa. Tu zresztą można dodać, że to przyjęcie chrześcijaństwa jest na Śląsku bardzo skomplikowane, bo istnieje prawdopodobieństwo, że jak Mieszko przyjmował chrześcijaństwo
Wielkopolsce to jakieś grupy chrześcijańskie na Śląsku już były, ponieważ Śląsk w pewnym stopniu należał albo był zależny od państwa wielkomorawskiego, gdzie było to chrześcijaństwo, i przynajmniej górne warstwy na Śląsku również mogły zostać ochrzczone. To jest całkiem dodatkowy problem. Także likwidowanie po prowadzeniu chrześcijaństwa świątyń pogańskich w różnych miejscach na Śląsku już było spóźnione, bo to już albo było niewiele, albo w ogóle nie było. Ale to jest już całkiem inne zagadnienie, bardzo zresztą skomplikowane i trudne do rozszyfrowania. Posągi ze zboczy ślęży. Ja napisałem książkę i gdzie się tam ustosunkowałem do tego. W każdym razie dla mnie rzeźba tak zwanej panny z rybą jest bardzo ciekawa i bardzo prawdopodobne, że ona jest z pogańskiego okresu wczesnego średniowiecza. Że tu jeszcze zwróciłem uwagę na taką zbieżność ślęża przez językoznawców wywodzona od ślęg, czyli wody, panna z rybą związana z wodą i jeszcze mamy na zboczach ślęży grudek, który u podstawy miał sztuczny zbiornik wodny. Grudek jest tak niewielki, że militarnego znaczenia żadnego nie miał. Tam mogło się pomieścić 10-20 wojowników. Czyli było to bardzo niewiele. Natomiast jako miejsce związane z kultem jest bardzo prawdopodobny. Czy był jakimś miejscem kultu? Nie wiadomo, i jak w archeologii większość hipotez zawsze ma ten margines błędu. W tym wypadku również. Ale w każdym razie ta zbitka związanych z wodą rzeczy jest dosyć ciekawa. Aha, i wracając do innych rzeźb. No, mnich moim zdaniem jest po pierwsze stosunkowo późno wykonany, to znaczy w późnych fazach wczesnego średniowiecza, przy pomocy całkiem innych narzędzi, bo on najprawdopodobniej był obtaczany. Przy tak kolosalnej rzeźbie wymagało to dużego wysiłku i oczywiście odpowiednich narzędzi. Poza tym myślę, że zgodnie z sugestiami pani Dunin-Wąsowicz bardzo prawdopodobne jest, że to był kamień graniczny. Mało za tym przemawia jeszcze inna rzecz. Jak się przeanalizuje posiadłości klasztoru Augustianów na Ślęży, to się okazuje, że ten mnich znajduje się w narożniku tych posiadłości.
bo on oczywiście pierwotnie nie znajdował się koło Sobótki przy szosie, tylko właśnie w takim miejscu. Idealny to jest narożnik posiadłości dla po prostu utwierdzenia własności. To samo jest z tymi znakami ukośnego krzyża. Znowu to jest cała olbrzymia ilość zagadnień. Te takie znaki na Ślęży wykonywano, ale nie tylko na Ślęży, na wielu terenach, bardzo różnych zresztą, wycinano takie znaki na drzewach, też jako znaki własności. Niedźwiedzie. I to jest największy problem. Jest to problem... Przyjechała kiedyś taka koleżanka z Hiszpanii, gdzie takie rzeźby występują setkami. One są uważane za świnie, za niedźwiedzie, za byki nawet. Bardzo, bardzo to różnie. Ale i potem w publikacji zamieściła zdjęcia tych dwóch ślężańskich. Bez podpisu nie da się ich rozróżnić. One po prostu są prawie identyczne. Dlaczego w Hiszpanii i dlaczego u nas? To znaczy, jest jeden łącznik. Celtowie. Celtowie byli w Hiszpanii i Celtowie byli na Ślęży. Bez wątpienia, tu nie ma żadnych wątpliwości, ślady. Ceramika celtycka jest na szczycie Ślęży, więc na pewno byli. Czy na wzór hiszpańskich wykonano te rzeźby tutaj, na Ślęży? Czy przewieziono? To jest mało prawdopodobne, no ale teoretycznie. Granit, to znaczy ta druga sugestia jest nieprawdopodobna, bo granit został zanalizowany i granit jest ślężański. Te rzeźby zostały najprawdopodobniej wykonane jako takie przysposobienie naturalnych brył granitu leżących na powierzchni, którym trzeba było wykuć na przykład miejsce między nogami przednimi i tylnymi lub jakieś tam inne detale. W każdym razie podobieństwo do tych rzeźb hiszpańskich jest duże i najprawdopodobniej to podobieństwo chciano uzyskać również na Ślęży. Tak w telegraficznym skrócie. Tych rzeźb jest jeszcze kilka. Jest jeszcze taki tors, który stoi w Sobótce. Dolna część postaci raczej wygląda na wczesne średniowiecze. Ale w każdym razie nie są jednolite. Wydaje się, że jednak są bardzo różne. Nie będę wchodził w technikę, bo to za każdym razem jeszcze jest problem, jakimi narzędziami wykonywano i jak to wyglądało.